Witam na kanale Uporządkowana. Dzisiaj kolejny, już następny etap świątecznych porządków i będzie tym razem to kuchnia. W pierwszej kolejności oczywiście ściągamy firanki i zasłonki, jeśli posiadamy. Ja tutaj ściągam karnisz ze względu na to, że jak wiecie w kuchni tłuszcz wolam normalnie, spokojnie wszystko to doczyścić na podłodze. Następnie ściągamy stare gazety z szafek i czyścimy. Tutaj pomaga mi syn. Nie zapominamy oczywiście o wyczyszczeniu ścian i kratki wentylacyjnej. Ja tradycyjnie używam swojego płynu, czyli mydło kastylijskie z dodatkiem wody. I na czyste szafki rozkładam świeże gazety. Kurzawką przecieram pozostałe ściany i zabieram się za mycie okien. To okno było niedawno myte, dlatego tak naprawdę chciałam je tylko odświeżyć i ramy i pierwszy brud z szyb przemyłam swoim płynem, czyli właśnie mieszanką mydła kastylijskiego i wody. I szyby, tak jak we wszystkich poprzednich filmikach, płynem clean. I tutaj Wam chciałam pokazać taki płyn odtłuszczacz Meglio. Od razu Wam mówię, że filmik nie jest absolutnie sponsorowany. To jest płyn, który kiedyś gdzieś tam wynalazłam i chciałam spróbować. I to chyba nawet powiem Wam, że gdzieś czytałam na jakimś forum, że jest bardzo dobry. Dlaczego Wam w ogóle pokazuję? Bo jak wiecie, ja lubię jednak takie bardziej naturalne środki. Ale to jest też ukłon w stronę takich widzów, którzy po pierwsze niekoniecznie lubią takie płyny domowej roboty, ale to jest też płyn dla tych, którzy na przykład, nie wiem, wynajmują mieszkanie, czy też zmienili mieszkanie,
No i lokatorzy poprzedni mogą być różni i nie zawsze to wszystko jest tak wyczyszczone i doczyszczone, jak powinno być. I ciężko byłoby nawet takim zwykłym, jakimś takim płynem domowej roboty to doczyścić, a ten płyn naprawdę uważam, że bardzo dobrze się sprawdza, dlatego mogę z czystym sumieniem Wam polecić, co najważniejsze, tylko jedną rzecz Wam właśnie powiem na temat tego płynu. Szukajcie sobie takich płynów zapachowych. Ten taki bez zapachu bardzo, bardzo jednak, przynajmniej dla mnie, czuć go chemią i nie bardzo mi to właśnie odpowiada. A ten zapachowy, no oczywiście ja nie powiem Wam, że nie czuć kompletnie chemią, bo jednak trochę czuć, ale nie aż tak jak ten taki zwykły. Filtry z okapu wkładam do zmywarki. I kolejna szafka. Tak po kolei robię z każdą jedną szafką. Oczywiście nie zapomnijcie przeglądać wszystkich rzeczy i pozbywać się tych, które są przeterminowane, których już nie będziecie używać. Teraz zabieram się za koszyczki z przyprawami. I tutaj właśnie używam sobie tego odtłuszczacza Meglio, ze względu na to, że to jest ścianka od strony kuchenki i po prostu ona jest zazwyczaj najbardziej uciapana.
To jest szafka z mikrofalówką. Jak czyścić mikrofalówkę? Był taki filmik i zalinkuję Wam w opisie. Tak naprawdę ja chciałam tylko ją przetrzeć, bo nie było jakiegoś większego brudu w niej. I zabieram się za duże cargo, czyli tradycyjnie w pierwszej kolejności wszystko wyciągam ze środka. I tutaj też ułatwiłam sobie sprawę właśnie stosując płyn Meglio ze względu na to, że dużo szybciej się to czyściło, a tam jednak miałam w tym cargo i miody, i też jakieś oleje, więc to było dość brudne. Jeśli naprawdę macie bardzo, bardzo brudne takie szafki, to najlepiej jest po prostu je wyciągnąć. Ja takiej potrzeby nie miałam. I oczywiście wszystko w następnej kolejności wkładam do środka. Oczywiście wszystko jest przejrzane. Rzeczy już przeterminowane, czy takie, których właśnie nie będziemy używać, no, pozbyłam się. Teraz kolej na wysunięcie lodówki. Tutaj też Wam nie będę pokazywała, jak myję lodówkę w środku, ponieważ ten filmik byłby zdecydowanie za długi, a poza tym lodówkę myłam tydzień temu, więc kiedyś na pewno będzie taki osobny filmik, jak to robię. W każdym bądź razie teraz wysuwam lodówkę, aby wyczyścić wszystko to, co jest za nią. Najpierw odkurzam. Teraz nakładam taką miękką szczotkę, aby odkurzyć lodówkę z tyłu, czyli przeczyścić wszystkie tamte kratki, żeby po prostu nie były zatkane. Przy okazji oczywiście też czyszczę lodówkę z boku. Z góry. I wsuwam do środka. Palniki i kratki wzięłam do namoczenia do łazienki i moczyły się przez kilka godzin w dużej ilości gorącej wody z dodatkiem płynu do zmywarki.
A teraz, jak widzicie, zabrałam się za szuflady, czyli tradycyjnie wszystko wyciągam, odkurzam w środku. Przetarłam na mokro. I zaopatrzyłam się tym razem w takie maty typowo właśnie do szuflad. One są w takich rolkach i po prostu mąż dociął mi konkretnie do każdej szuflady. Kolejna szuflada, dokładnie tak samo, czyli wszystko wyciągam. Te wkłady zielone, które widzicie, ja je sobie zostawię. Po prostu można je wyprać i na pewno gdzieś tam mi się przydadzą. Tak robiłam z każdą jedną szufladą, nie będę tutaj Wam pokazywała wszystkich, ponieważ ten filmik i tak już jest długi, a trwałby jeszcze dłużej. Teraz kolejna szafkę pod zlewem, tam mam pojemniki na śmieci, ja mieszkam w domku, więc mam dużo tych pojemników, ponieważ mam i na takie zwykłe mieszane, i na szkło, i na papier, i na plastik. Najpierw oczywiście wszystko wyciągam, zamiatam. Wycieram na mokro.
Oczywiście pamiętajcie, aby takie pojemniki zawsze umyć. Tego też już nie pokazywałam. I teraz kolej na czyszczenie szafek z zewnątrz. Jako że ja mam dość czyste te szafki, więc nie muszę żadnego odtłuszczacza używać. Dlatego użyłam sobie płynu do szyb, bo wtedy one dużo fajniej wyglądają, nie ma żadnych smug. A jeśli Wy macie potrzebę, to najpierw sobie użyjcie właśnie odtłuszczacza, a potem dla takiego lepszego efektu możecie właśnie użyć sobie płynu do szyb. Powiem Wam, nie wiem dlaczego położyłam te rzeczy na tą lodówkę, skoro wiedziałam, że i tak ją będę myła z zewnątrz. Musiałam po prostu drugi raz to wszystko ściągać. Jak czyścić piekarnik w środku, to też będzie link w opisie. I też już po prostu nie chciałam przedłużać tutaj tego filmiku. No bo mówię, no po prostu byłby za długi. Jeśli chodzi o płytki, ja też nie mam potrzeby używania jakichś silniejszych środków. W zupełności wystarczy mi płyn do szyb. I tutaj pomagam sobie takim pędzelkiem gąbczastym, żeby dotrzeć do tych zakamarków, które są za szafkami, ponieważ tam palce nie wejdą. Przy okazji też przecieram okap. Kuchenkę również wytarłam płynem do szyb. I teraz używam wykałaczek, aby pozbyć się brudu właśnie z tych takich zakamarków i uwierzcie mi naprawdę, mimo że u mnie się to robi na bieżąco, za każdym razem bardzo dużo z tego, stamtąd wychodzi tych brudów. I smaruję również kuchenkę odrobiną oleju, dzięki temu wygląda jak nowa.
Przy okazji też przetarłam okap. Wymoczone, wyczyszczone palniki układam na miejsce. Jeśli macie tego typu palniki jak ja, bardzo też fajnym sposobem na szybkie doczyszczenie ich jest zamoczenie w jakiejś miseczce z octem na pół godziny, godzinę, w zależności od tego, jakie macie zabrudzenia. Ja chciałam dzisiaj doczyścić głównie tą kratkę, dlatego stwierdziłam, że skoro już się ma to wszystko moczyć, niech się moczy razem z palnikami. Teraz, jak widzicie, staram się doczyścić troszkę ścianę za ekspresem. Prawda jest taka, że niestety nasza kuchnia nadaje się już do malowania, więc te ściany wyglądają jak wyglądają i nawet magiczna gąbka nie daje rady. No ale to jest kuchnia i jeszcze przy małym dziecku, które potrafi różne artystyczne rzeczy nam na ścianie zrobić, także tutaj, jak widzicie, przeczyszczam kable i od ekspresu do kawy, i od czajnika elektrycznego. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby odłączyć od prądu przed takim czyszczeniem. Nie pokazałam Wam też, jak czyszczę zmywarkę, ponieważ też był taki filmik i oczywiście w opisie będzie link. Przecieram zlew. Jak widzicie, troszkę mi się kafelki zachlapały, więc od razu je wytarłam i nadal są czyściutkie, bez żadnych plam ani smug. Teraz wyczyszczone karnisze wkładam na miejsce. I powiem Wam, że karnisze również czyściłam tym odtłuszczaczem Meglio i super wszystko zeszło. Wieszam firankę. Odkurzam. Tutaj starałam się coś doczyścić ścianę, ale naprawdę z marnym skutkiem. Magiczną gąbką przecieram sobie listewki. I te listewki właśnie, które są też pod meblami. I na sam koniec wycieram podłogę. Tym razem, w związku z tym, że to jest kuchnia, to nie używam mopa, tylko tradycyjnie na kolanach. I nie zapomnijcie o wytarciu świateł, kontaktów i włączników. Ja naprawdę nie byłam w stanie tutaj Wam wszystkiego pokazać. Ten filmik trwałby 4 godziny, bo tyle zajęło mi sprzątanie tej kuchni.
Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego razu. Pa!